życie, 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 życie. Życia piękny dar budzi się w nas jak wiosenny świt. I jak łódkę wśród fal niesie go serca rytm. Jeśli poznać chcesz tajemnice, co w głębinach mogą się kryć, życie wciąż uczy nas, jak żyć. Weź dwa minerały, wapń i fosfor. Połącz je i co otrzymasz? Kość oczywiście, ludzki szkielet. Niezwykła konstrukcja ponad 200 kości. Szkielet wspiera całe ciało i chroni najbardziej delikatne części organizmu. Mózg, rdzeń kręgowy, płuca i serce. Jego konstrukcja jest lekka, stanowi ledwie 20% masy ciała. Gdyby był z metalu, ważyłby 4 lub 5 razy więcej. Mówimy jednak o dorosłych kościach. A jak wygląda szkielet dziecka? Młody szkielet w znacznej części składa się z chrząstek. Oto komórki chrząstek. A w jądrowym centrum dowodzenia widzimy ich bardzo zapracowanego zarządcę. To tylko zły sen. Na samą myśl o osteoblastach przechodzą mnie ciarki. A, któż to tam idzie? To profesor i jego przyjaciele. Czułem, że będzie działo się coś ciekawego. I rzeczywiście, komórki chrząstek są zbyt miękkie, żeby stworzyć mocny szkielet. Minerały, czyli fosfor i wapń, przybyłyby zmienić chrząstkę w kość. A pomoże im w tym witamina D. Komórki, które idą w pierwszej linii, to osteoblasty. Zobaczycie, co się stanie, gdy dotrą na miejsce. Ojej! Znowu przyśniły mi się te straszne osteoblasty. Co? To nie sen! Ogłaszam alarm! Zostaliśmy zaatakowani! Posłuchajcie mnie, drogie chrząstki! Idzie na nas armia osteoblastów, czyli zdradzieckich komórek kostnych, głównego wroga komórek chrząstkowych, ale my się nie ugniemy! Nie damy się zmienić w kość! W kość twardą jak kamień! Damy im odpór! Za mną! Powiodę komórki chrząstkowe do zwycięstwa! Będziemy walczyć do ostatniej chrząstki! Nie damy się osteoblastom! Do walki! Śmierć osteoblastom! Oddziały osteoblastów nacierają. Wojownicy witaminy D wspomagają fosfor i wapń w zajmowaniu i utwardzaniu terytorium podbitego przez osteoblasty. Komórki chrząstek są nieubłaganie atakowane i stopniowo zmieniane w twardą kość.
Ciekawa bitwa. Prawda? Zwyciężają silniejsi jak zwykle. Fajne te komórki kości. Na szczęście komórki tworzące kość zawsze zwyciężają, ponieważ pomagają tworzyć zdrowy, silny szkielet. Proszę powiedzieć, czy kość jest już teraz całkiem twarda? Zwycięstwo osteoblastów będzie całkowite dopiero za kilka lat, wraz z rozwojem organizmu. Szkielet, tak jak Kraków, nie został zbudowany od razu, a poza tym elastyczność niedojrzałego szkieletu chroni go przed urazami. Patrz! Dobrze! Ej! Sami widzicie, moi drodzy, nie można tak szaleć, mając łamliwe, dorosłe kości, prawda? O, proszę spojrzeć, co się dzieje? To, co teraz widzicie, moje dzieci, to kolejna fascynująca bitwa między osteoblastami a osteoklastami. One pożerają kości, nie do wiary. To niemożliwe! Chrupią kostki, aż im trzeszczy w zębach. To są osteoklasty. One niszczą kość tam, gdzie osteoblasty ją utworzyły. I bardzo dobrze, bo osteoblasty nie wiedzą, kiedy powiedzieć dość. Rola osteoklastów polega na równoważeniu, rozumiecie? Pokaż, paluszkie mały. Te dwa rodzaje komórek uzupełniają się wzajemnie. Jedna buduje, a druga niszczy. Osteoklasty rządzą, jasne? Bez niszczycieli budowniczy zapędziliby się z robotą i całe ciało byłoby jedną wielką kością. A poza tym oni pomagają nam, tworząc miejsce dla naczyń krwionośnych. Zobaczcie, co robią. O tam. Krew niosąca tlen i składniki odżywcze może dotrzeć do środka kości przez kanały wygryzione przez osteoklasty. Kolega je za wolno! Pożerasz moją robotę, grubasie! Taka już moja rola! Chcę dokończyć robotę! Lepiej się stąd odsuń, pókim dobry! Co, chcesz się ze mną bić, spaśniaku? Lać go! Widzicie ten paradoks? Kość może pozostać zdrowa tylko dzięki niszczeniu. Zabawne. Młody szkielet rośnie. Jak już wspomniałam, dzisiaj zaczniemy poznawać budowę ludzkiego ciała. Zaczniemy od kości kończyny dolnej. Pesi, pobudka, jesteśmy w klasie. Świetnie, możemy kontynuować. Człowiek nie stoi na stopach. Proste stanie polega na utrzymywaniu równowagi. Z ponad 30 kości w nodze, tylko 3 dotykają podłoża. Stanie wymaga więc wyjątkowej równowagi. Równowagi to cały ja! Okropnie równoważnie rąbnąłeś na pysk, kolego. Dość tego. Natychmiast wyjdźcie na dwór. Może to was równoważnie ochłodzi. Słuchaj, zrobimy kolegom grzeczniuchom taki kawał, że do końca życia popamiętają. Thank you.
Dość już nauki na dzisiaj. Idźcie pobawić się na śniegu. Ale fajna pogoda. Pa! Do zobaczenia! Musimy uważać, żeby zachować równowagę. Nie śpiesz się, będę jechał powoli. Nie czekajcie na nas. Zobaczymy się na dole. Dobra. Zrobiłaś spore postępy. Szusujesz coraz lepiej. To oznacza łagodny zjazd, prawda? Dziwne, myślałem, że ten znak był bardziej na prawo. Jedziemy! Miękkiego lądowania! Nigdy tędy nie zjeżdżaliśmy. Idziemy, wrotka! Hej, wracajcie, to niebezpieczne! Nie słyszą. Muszę ich szybko dogonić, bo jeszcze zrobią sobie krzywdę. To stromy stok, jedziemy za szybko, zwolnij! Boli mnie noga. Moja noga. Wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Nic ci nie jest? Pomóż mi wstać. Sam nie mogę wstać. Chyba złamałem nogę. To chyba tak jak ja. Cześć! O! Co tak siedzicie? Mieliśmy wypadek. Złamałam nogę. I on też. Słuchaj, możesz sprowadzić pomoc? Jasne, a wy się stąd na krok nie ruszajcie. Na razie! Dzień dobry, moi drodzy. Jak się dzisiaj czujemy? Coraz lepiej, nieprawdaż? Niech się pani nie martwi. Już wkrótce ich stąd wypuszczę. W młodym wieku kości się szybko zrastają. Proszę zobaczyć. Proste złamanie, bez przemieszczenia. Zapewniam szanowną panią, że o tym złamaniu szybko zapomnimy. Dziewczynce wkrótce zdejmiemy gips. A co z moim synem? Cierpliwości. Tutaj mam zdjęcie rentgenowskie. Wygląda poważnie. Skomplikowane złamanie otwarte. Zmartwił mnie pan. Mój synu. Nie ma żadnych powodów do zmartwień. Noga została nastawiona, rana zszyta i opatrzona. Niestety takie złamanie jest bardzo typowe u narciarzy. A dlaczego ja nie mam gipsu? Ponieważ rana mogłaby się zakazić i nie mielibyśmy o tym pojęcia. Dlatego założyliśmy śruby na zewnątrz. To rewelacyjny system. Możemy teraz zostawić proces leczenia najlepszemu lekarzowi, naturze. Enzymy pracowicie zanoszą bardzo potrzebny wapń na miejsce złamania, gdzie nad szczeliną powstają pierwsze mostki z tkanki łącznej. Mamy szczęście, koledzy. Widzę konstrukcję, na której możemy zrobić piękny sabotaż. O tam, za mną! Ha, 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 ha
kasacja! Jak to mówią, im bliżej kości, tym bardziej soczyste mięsko. Ci policjanci, nie ma ich, gdy są potrzebni. Kapitanie, coś chyba jest nie tak. Ale gdzie? Nie wiem, ale mam jakieś złe przeczucie. No dobrze. Wszystko dokładnie sprawdzimy. Proszę spojrzeć przed nami. Patrol do wszystkich jednostek. Zbiórka przy złamaniu. Zauważyliśmy bandę gronkowców atakującą kość. Szwadron 012 zgłasza się. Lecimy na miejsce bez odbioru. Kapitan do dowództwa. Potrzebujemy wsparcia. Wzywam sierżanta Kruszynę. Gronkowcy atakują miejsce złamania kości. Przyjąłem wiadomość, panie kapitanie. Moim ludziom przyda się trochę ruchu na służbie. Baczność! Biegiem na miejsce zbiórki! Masz gorączkę. Pewnie trochę zarazków zrobiło sobie pastwisko na twojej nodze. Spokojnie. Wykurzymy je. Antybiotykiem zginą w trymiga. No, młodzieńcze odwagi. Nie bój się. Szefie, coś nadlatuje! Co to jest? A? Czego panikujesz? Uciekaj! Odwagi, koledzy! Oni mają przewagę liczebną, ale... Chyba lepiej będzie, gdy damy nogę. Nie! Nie złapiesz mnie! A niech to! Ach, jestem taki wściekły, że pogryzłbym szkliwo! Dobra, to jedyna droga ucieczki. Skaczcie za mną, koledzy! Na co czekacie? A niech to! Zobaczą mnie! Ja chcę do domu. Co ty gadasz? No bardzo przepraszam, szefuniu, ale chyba jest jakieś miejsce, gdzie możemy się schronić przed tymi stworami, które wszędzie i ciągle nas atakują. Dure! Jesteś głupszy od paczki zardzewiałych gwoździ. My nie mamy żadnego domu, bo jesteśmy pasożytami. Pasożyty, bando niedouczonych półgłówków, najpierw pożyczają sobie jakiś organizm na kwaterę, a potem, gdy przejmą kontrolę, opływają w dostatki. Kumacie? Kumamy! Czekamy tylko na właściwy moment. To wszystko. A we właściwym momencie zaczniemy się mnożyć. A gdy się rozmnożymy, będzie nas dużo. A gdy nas będzie dużo... O-o. Thank you.
A kogóż to moje piękne oczy widzą? Nasi starzy znajomi przypomnieli sobie o nas, Ała, rozłaź te mnie! Ty wszała mała paskudo! Wiwat, nasi zwycięzcy! Po trzykroć. Nareszcie. Możemy spokojnie pomagać w odbudowie kości. Proponuję, żebyśmy zanieśli nasz cenny tlen dzielnym budowlańcom. Na pewno im się przyda. Organizm szybko się regeneruje. Nie zupełnie. Ja niestety nie. To naczynie jest rozerwane. Nie zgubimy się, gdy z niego wyjdziemy? Nie martw się, moje dziecko. Jest wiele innych dróg, którymi możemy wrócić do krwioobiegu. Wracaj do łóżka, nie przemęczaj się. Łatwizna! Nie szalej tak. Kochani, przyniosłam wam coś pysznego. Myślałam, że wolisz pomarańczy. Moi drodzy pacjenci szybko wracają do zdrowia, nieprawdaż? Owszem, synowi wrócił nawet apetyt. Twoja kość rzeczywiście bardzo pięknie się zrasta. Czy mogę już wstać? Z tym niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Musisz być cierpliwy, chłopcze, w końcu miałeś złamanie otwarte. A jeśli zbyt szybko staniesz na tej nodze, możesz łatwo znowu zrobić sobie krzywdę. Nie cierpię leżeć w łóżku. Leżąc oszczędzasz energię, której twoje ciało potrzebuje, by naprawić kość. Nie wolno przeciążać zrastającego się złamania. Nowa kość jest delikatna, a jeśli chodzi o ciebie, zdejmujemy gips. Czy złamana kość kiedykolwiek odzyska pełną sprawność? Oczywiście. Po zrośnięciu złamania kość jest o wiele silniejsza niż wcześniej. Jest silna niczym noga słoniątka. Potrafi unieść nawet tonę. Proszę sobie wyobrazić. Chciałbym to zobaczyć. A co sprawia, że nowa kość jest tak silna i zdrowa? O, sprawa jest bardzo prosta. Po pierwsze, krew dostarcza tego, co potrzeba z zewnątrz, czyli tlenu i minerałów, a szpik kostny ma własne rezerwy materiałów do odbudowy kości. Poza tym bylibyście, moi drodzy, zdziwieni, ile wolnego wapnia krąży po całutkim organizmie. Odpowiednie hormony kierują tenże wapń na miejsce, gdzie go najbardziej potrzeba. Proces zdrowienia trwa, aż któregoś dnia wiosną... Noga już zdrowa, nieprawdaż? Moje dzieci, jutro wypuszczam was do domu. Ale nie przemęczajcie się na początek, dobrze? Podaj mi rękę. Paznokcie pokazują niedobór wapnia. Możesz go uzupełnić, jedząc dużo sera i pijąc przetwory mleczne. Jestem przekonany, że taka dieta będzie ci odpowiadać. A tobie, młodzieńcze, przepisuję przebywanie na słońcu. Światło słoneczne zaktywizuje witaminę D, bo im szybciej witaminy biegają, rozprowadzając wapń i fosfor, tym szybciej ty będziesz mógł biegać.
Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka ZOO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Kamila Klimas-Przybysz, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Wystąpili Stanisław Brudny, Marian Opania, Wojciech Paszkowski, Joanna Pach, Jerzy Łapiński, Martyna Sandach, Robert Konecki i inni.